Na pierwszym biurowcu Radom Office Park, powstającym na terenie Centrum Słonecznego, zawisła wiecha, tradycyjny polski symbol zakończenia robót konstrukcyjnych. Inwestycja obejmuje dwa biurowce, których deweloperem jest AIG Lincoln Polska. Budowa rozpoczęła się pod koniec czerwca tego roku. Zakończenie pierwszego budynku jest planowane na początek roku 2013. Radom Office Park to nowoczesny park biurowy klasy A, zaprojektowany z przeznaczeniem dla firm z sektora outsourcingu procesów biznesowych. Radom Office Park jest odpowiedzią na potencjał Radomia, który charakteryzują niskie koszty prowadzenia działalności biznesowej, duża liczba wykształconych i entuzjastycznych młodych ludzi, postawa proinwestycyjna władz miasta. Radomianie są inteligentne, Radomie są ambitne, pracowite, a też Radomianie są bardzo głodne na szkolenie, głodne na naukę, żeby złapać pracę. Budynek w momencie ukończenia będzie zapewniał bardzo wysoki komfort pracy oraz nieograniczone możliwości podziału powierzchni oraz przystosowania do prowadzenia działalności w zakresie nowoczesnych usług biznesowych. Metraże pięter dają najemcom szerokie możliwości aranżacji biur w zależności od branży i specyfiki działalności firmy. Koszt inwestycji to 20 milionów euro. Zakłada się, że w przyszłości w biurowcach może znaleźć pracę około 1200 osób.